Skoro mamy mapę boostu, to teraz warto byłoby znaleźć boost limiter, czyli mapę, która będzie ograniczała nam boost. Zazwyczaj jest ona bardzo blisko tej mapy boostu. Jest wielkości 10 na 10 i wygląda tak. To jest atmospheric pressure, a tu są obroty. I to jest maksymalny boost, jaki zezwala ta mapa. Zapiszmy ją sobie. Oczywiście są trzy takie mapy, zostały znalezione. Ok, po buście mamy boost